działki nr 87 łamane przez 1 program usługi jednostka ewidencyjna może położonej w Krakowie. Radny Krakowie się uchwały. Paragraf pierwszy. Opinie się pozytywnie zbyć się części działki nr 87 łamane przez 1 o powierzchni niecałe 4 ary obręb 7 jednostka ewidencyjna w podwórze położonej w Krakowie celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerem działki 87 łamane przez 5 o powierzchni niecałe 20 i działki 87 łamane przez 4 o powierzchni ciągle więcej niż 1 a stanowiącej własność osób fizycznych w związku z pisem Wydziału Skarbu UMK z dnia 5 września 2012 roku uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania zarządu 4-0-3-0-3 się. Uzasadnienie. Opinie się w związku z pisem Wydziału Skarbu Miasta UMK z dnia 5 września. Do tej propozycji projektu uchwały zarządu jest opinia właściwej komisji, czyli komisji planowania. Pozytywna 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wcześniej zarząd podejmując też tą projekt uchwały no, był w kontakcie z przewodniczącym komisji, jak i z radnym z tego okręgu. Dziękuję bardzo. Chciałem dyskusję. Dotyczy to propozycji niewinienną. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem podejmę. Głosowano ten projekt uchwały. Kto z Państwa za przyjęcie? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, trzynaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziękuję bardzo. Teraz proszę pana kolejny projekt uchwały zarządu. Projekt uchwały propozycja z dnia 17 września w sprawie korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy Uzgrodzonej 2013. Merytoryczna treść uchwały. Paragraf pierwszy. Rezygnuje się z realizacji następujących zadań priorytetowych. Punkt pierwszy. Wykonanie i montaż rzeźby parkowej w Parku Dębickim Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu jako realizator kwota 5000 zł. Punkt drugi. Materiały promocyjne realizator Kancelaria Rady i Dzielnicy Krakowa 4000 zł. Punkt trzeci. Otwarty konkurs ofert 20000 zł. Punkt czwarty. Dofinansowania zadania złożonego do konkursu Rady Dzielnic 30000 zł. Paragraf drugi. Zmniejsza się kwotę przeznaczoną na zadanie priorytetowe pod nazwą Dzień Dziecka na sportowo zakup na dróg Szkoła Podstawowa 133 z 10000 zł na 7000 zł. Paragraf trzeci. Zmniejsza się kwotę przeznaczoną na zadanie priorytetowe pod nazwą rezerwa z 30000 zł na 10000 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania zarządu 4-0-3-0-3. Uzasadnienie. Korekty dokonuje się w związku z pismem Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa z dnia 12 września. Za te propozycje zarządu tutaj Państwu przedstawione wynikają z tego, że mamy obcięte pieniądze, czyli środki na zadania priorytetowe o 82 tysiące złotych. Stąd jest taka propozycja zarządu, żeby dociąć się te zadania albo całkowicie z nich rezygnując, no nie ruszając tych mnóstwa zadań drobnych, bo zaoszczędzimy gdzieś 500 zł. A ile to daje? No, ta propozycja daje 82 tysiące, tylko proszę, dobrze sobie, że tak powiem, przeanalizować z listą. Tak jak powiedziałem, to jest kolejne cięcie, które przyjmuje. To jest początek, gdy kryzys w Krakowie tak żyje. Panie Przewodniczący, ja myślę, że warto tą sprawę poruszyć. Myślę na forum przewodniczących Rad Dzielnic, no bo zmieniamy regułę, to może mecz i rok 2013 jeszcze się nie rozpoczął. No wiemy, jaka jest sytuacja w mieście, no jednak jest to niepokojące. No, teraz wiemy, zaraz znowu potniemy. Jest bardzo dobry głos w dyskusji. Pana jeszcze spotykaniu, które będzie się w grudniu, będziemy na ten temat dyskutować. Również jest sytuacja taka, chodzi o to, że jeżeli zadanie priorytetowe przymiarki, jeżeli o to
dopracowujemy jeszcze przed wakacjami, mamy pewną ogólę. Włodzimierz ma poprzednio na wczorajszym spotkaniu przewodniczącym, żeby również dzielnice mogły takie zadania do końca września, prawda, przedstawiać swoje nowe. Proszę Państwa, stworzyliśmy pewną uchwałę w lipcu, a we wrześniu niestety musimy ciąć w związku z tym, że jest kryzys. Ale niestety są takie regulaminy inne. Pan Przewodniczący Rady Miasta ma na ten temat porozmawiać ze skarbnikiem, z Panem Prezydentem, czy się to da jakoś zmienić. No, to niestety są pewne przepisy, które nas obligują do takiego, a nie innej daty podjęcia projektu uchwały. Pan Piotr. Zgadzam się z Panem Radnym Tomaszem tutaj w tej sprawie. No, no niestety dajemy pewien precedens tutaj, że upominamy się. To nie jest nasz problem, radnych dzielnic, mieszkańców miasta, tylko problem miasta, niech się lepiej rządzą, jeżeli nie ma pieniędzy, to po prostu... Co? Panie Piotrze, tylko mamy zarządzenie Pana Prezydenta, do którego musimy jakoś widzę się dostosować. Ja się chciałem zapytać, czy z uwagi na termin narzucony przez miasto musieliście podjąć tą uchwałę? Bo do 15 października kancelaria musi wykaz zadań przedstawić do budżetu. Im wcześniej, tym lepiej. Tak jest pisze. Mamy tutaj pismo, może pan zadania w budżecie miasta. Tak zrobiliśmy w poprzednim roku i w tym roku, proszę zauważyć, praktycznie wszystkie nasze zadania są realizowane. Ja te pierwsze czy ktoś w tej kwestii chciałby jeszcze zabrać głos? Nie ma chętnych za tym potem do głosowania, ale projekt uchwały to z Panem Radnym jest za przyjęcie. Tego proszę zgłosić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wróć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, trzynaście, piętnaście. To jest przeciw. Raz. Kto się wstrzymał? Raz, dwa. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejny projekt, propozycja zarządu. Jest to konsekwencja przyjętej przed momentem uchwały, czyli w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do otwartego konkursu w 2013 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Merytoryczna treść uchwały. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwałę numer 433 z 2012 roku. Rady Dzielnicy Ustnej z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu OPREW w 2013 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Przepraszam, wynik głosowania zarządu 4 za 0 przeciw 0 wstrzymujących się. Uzasadnienie. Uchwałę przyjmuje się w związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa numer 2504 wykonane przez 2012 z dnia 11 września zmniejszającym środki na zadania priorytetowe dla dzielnic na rok 2013. Dziękuję bardzo za wykonanie dyskusji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych, zatem podaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, cztery, piętnaście. Kto jest przeciw? Raz. Kto się wstrzymał? Raz. Dziękuję bardzo. Ja mam stosunek z uchwałą. Proszę za kolejny projekt uchwały propozycji zarządu w sprawie korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy Ustnej na rok 2012.
merytoryczna treść uchwały. Paragraf 1. Przenosi się kwotę 1000 zł zadania priorytetowego pod nazwą Organizacja i Przeprowadzenie Dnia Seniora Dzielnicy Ustnej Bezpieczna Dzielnica, realizator MOPS, na zadanie priorytetowe pod nazwą Wigilia dla Ludowi zamieszkałych na terenie dzielnicy ustnej, realizator również MOPS. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania zarządu 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uzasadnienie. Korekty dokonuje się w związku z pismem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 września. Po prostu na to pierwsze zadanie, czyli organizację przeprowadzenia Dnia Seniora, mocy tych pieniędzy nie wykorzystał. Więc nasza próba, żeby jeśli się nie uda, to być może uda się to przywilej, choć też jest sprawa wątpliwa, więc dostaliśmy dzisiaj pismo, jeśli można tego powiedzieć. Dzisiaj przyszło pismo z kancelarii, że na wnioskach zadań priorytetowych, jeśli my teraz wyślemy wniosek po podjęciu uchwały, to realizator będzie musiał jeszcze załączyć taką adnotację, że to jest konieczne i po prostu dyrektor się pod tym podpisuje, że to jest niezbędne i dopiero będzie wtedy przyjęty. Bez tego nie będzie przyjęty taki wniosek do realizacji. I wiemy z tego co wiemy, to Wigilia jest takim zadaniem, które może być dopuszczone do zrealizowania, więc dlatego na takie zadanie można faktycznie zrobić. Do końca roku są. Dziś takie wniosko przyszło, także. Tylko zadania według polecenia pana prezydenta zadania najpilniejszych, najważniejszych dla lokalnej społeczności. Bo wcześniejszy jest licytacja. Dokładnie. Proszę Państwa, nie ma chętnych, zatem wydaje podpisywanie. Kto z Państwa radni wiedzieć za przyjęcie tego projektu uchwały, proszę o zniesienie. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18. Dziękuję bardzo. Nie ma sprawy. Bardzo proszę. Kolejny projekt propozycja zarządu również 17 września w sprawie korekty zadań powierzonych dzienniku z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2012. Merytoryczna regulacja zadań. Paragraf 1. Zmienia się zakres rzeczowy zadania powierzonego pod nazwą Integracja przez budowę oraz Wigilia dla osób niepełnosprawnych. Realizator MOPS. 10,5 tysiąca złotych na Wigilię dla osób niepełnosprawnych, też realizator MOPS. Kwota 10,5 tysiąca złotych. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania zarządu 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uzasadnienie. Korekty dokonuje się w związku z pismem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 września. Podobna sytuacja jak poprzednie, analogiczna jak poprzednie. Na integrację przez kulturę nie można, może się uda na Wigilię. Na Wigilię, dlatego, że naszego. Bo część na Wigilię z tych środków już jest zarezerwowana. A połowa po prostu była na tą integrację. No i to się uda. Bo jak wiemy, nie będzie w ogóle pan Tomasz, ja proszę Państwa na słowo komentarza. Uważam, że to w ogóle zaprzecza samorządności lokalnej. Może w ogóle będziemy się pytali teraz już wszystkich szefów poszczególnych instytucji miejskich, na co możemy wydać pieniądze, to czy się podpisze. Warto do tego, że jest przygłaszające na dobrze, czy ktoś w tej kwestii chciałby zapytać? Nie ma chętnych zapytań. Rozmawiam. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? Proszę podnieść rękę. Raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 16, 17. To jest przeciw. 0. Kto się wstrzymał? 1. Dziękuję bardzo. Dzieła ostatnią uchwałę. Przechodzimy do Komisji Praworządności. Panie Przewodniczący, pierwszy projekt uchwały dotyczy projektu zadań priorytetowych dla gminy Kutna na rok 2013. W sprawie projektu zadań priorytetowych dla gminy Kutna na rok 2013. Merytoryczna treść uchwały, paragraf 1. Zmienia się także rzeczowe zadanie priorytetowego pod nazwą pracy w Przedsiębiorstwie Biurowego i Łączności Komisarza Świątyni Policji w Krakowie 8 tysięcy złotych na zakup radiowozu oznakowanego dofinansowanie. Komisariat Piątej Policji w Krakowie 8 tysięcy złotych.
paragraf drugi zmienia się zakres rzeczowy zadania priorytetowego podnoszą zakup umundurowania i sprzętu strażackiego oraz automatic program o odliczaniu pożarna pieniędzy 10 tysięcy złotych. Na zakup umundurowania bojowego o odbiorach strażackiego i rękawic potronnych o odliczaniu pożarna pieniędzy 10 tysięcy złotych. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z podjęcia, a wyniki głosowania komisji 4 za, jednogłośnie. Uzasadnienie, korekta listy zadań priorytetowych wykonuje się w związku z pismą WC po uwzględnieniu zapotrzebowania strony wymienionych uchwały. Rada dzielnicy widzi pełną zasadę wykonania zakupu celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy. Dziękuję panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie ma, zatem poddaję do głosowania. Ten projekt uchwały, kto z państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem, dziesięć, 16, 17, 18, 19, 20. Dziękuję panu doradcy. Ja w sesji